Cześć moi drodzy, witam was serdecznie na portalu Videotesty.pl. I dzisiaj zapraszam Was na recenzję bardzo ciekawego routera od EdiMaxa. To jest, moi drodzy, konstrukcja dwuzakresowa wspierająca już standard AC. Co prawda, ten najniższy 750, ale mamy sprzęt gotowy, jakby nie patrzeć na nową epokę. Dokładnie jest to model BR6208AC. Zapraszam na test. Wraz z routerem. Otrzymujemy bardzo podstawowy zestaw akcesoriów, jest tu tylko to, co niezbędne do jego pracy. Zewnętrzny zasilacz cieciowy, przewód, który umożliwi nam podpięcie routera np. Na do naszego modemu kablowego, płyta ze szczegółową instrukcją instalacji konfiguracji oraz skrócona instrukcja obsługi, tutaj w wersji anglojęzycznej. Edimax BR6208AC to urządzenie dwuzakresowe. Antena środkowa, które niestety, ale żadna z nich nie jest wykręcana, nie ma możliwości jej wymiany, odpowiada za pracę na radiu na częstotliwości 5 GHz, natomiast dwie poboczne odpowiedzialne są za pracę na radiu 2,4 GHz. Obudowa routera wykonana jest z białego i błyszczącego tworzywa. Rysy nie są widoczne jakoś super mocno. Podobnie jak i zabrudzenia. Na czarnym tworzywie wygląda to zdecydowanie gorzej. Czyści się go w miarę łatwo. No szkoda, że to nie jest tworzywo matowe, ale pamiętajmy, że w zasadzie router no to są urządzenia, których raczej rzadko przestawiamy. Co najwyżej od czasu do czasu się przetrze ścierką kurz. Bardzo ciekawym elementem. Są otwory wentylacyjne, umieszczone na froncie obudowy, sprawiają wrażenie takich wlotów powietrza, tak, od jakiegoś nie wiem, samolotu odrzutowego, przynajmniej się tak to kojarzy. I tutaj również ukryte są wszystkie diody, które nie są w sposób widoczny od razu opisane. Oznaczenie diod znajduje się na dole urządzenia. Mam informację, czy urządzenie jest podłączone do zasilania, czy posiada kontakt z siecią internet, oraz czy ma możliwość pracy, czy pracuje na sieci Wi-Fi 2.4 oraz 5 GHz. Wszystkie porty zlokalizowane są z tyłu urządzenia. Mamy możliwość włączenia wyłączenia sieci Wi-Fi. No oczywiście wyłączamy od razu i 2.4 i 5 GHz. Mamy cztery porty LAN Fast Ethernet. Port WAN niestety to też nie jest port gigabitowy, ale zaledwie Fast Ethernet, czyli z prędkością do 100 megabitów. Wejście do zewnętrznego zasilacza sieciowego oraz przycisk, który Pełnić dwie funkcje: przycisku WPS umożliwiającego nam szybkie łączenie się z routerem bez konieczności ręcznego wpisywania hasła oraz przycisku reset po dłuższym przytrzymaniu. Tutaj również widoczne są niewielkie otwory wentylacyjne z tyłu urządzenia. Rotor Edimaxa może pełnić tak naprawdę pięć funkcji: standardowego klasycznego routera, access pointu, mostu Wi-Fi, czyli mamy tą funkcję, którą ostatnio omawiałem, o której był osobny film. Może również. Pełnić funkcję wzmacniacza sieci Wi-Fi, czyli takiego ekstendera sieci, oraz WISP, czyli umożliwia dostęp do sieci radiowych, bezprzewodowych, często nazywanych po prostu radiówką. Pierwszym krokiem, jaki robimy, oczywiście po zakupie routera, po tym jak już go wyjmiemy z opakowania, to jest jego konfiguracja. I tutaj produkt Edimaxa zaczyna zbierać naprawdę duże plusy. Dlaczego? Jak wiecie. Coraz więcej skupiamy się przede wszystkim na urządzeniach mobilnych, smartfony, tablety, ba nawet smart TV, a coraz rzadziej przebywamy przed komputerem, czy to laptopem, czy to komputerem stacjonarnym. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich, ale sam znam osobiście osoby, które w domu jako jedyne źródło dostępu do internetu posiadają tablet. Często konfiguracja starszych routerów jest pod tym względem problematyczna, ponieważ należy się najpierw zalogować na stronę konfiguracyjną, gdzie taką konfigurację ustawienia routera możemy przeprowadzić. Edimax br 6208 AC umożliwia taką konfigurację bezpośrednio z urządzeń mobilnych. Ja konfigurację tego routera pierwszą przeprowadzałem na swoim iPadzie i przebiegała ona całkowicie bezproblemowo. Najpierw włączymy się z siecią Wi-Fi, która widoczna jest bez zabezpieczeń jako edimax.setup. Od razu wita nas panel konfiguracyjny w języku polskim, co jest naprawdę dużym plusem i duże brawa dla producenta, że pomyślał tutaj o naszym kraju, a nie potraktował go po macoszemu, jak robi to wielu producentów. A za rączkę dosłownie przeprowadza nas bardzo prosty konfigurator. Czego mi tutaj zabrakło? W tym konfiguratorze mogłaby również na dzień dobry być możliwość klonowania adresu MAC, bo to ułatwiłoby sprawę. Po połączeniu się z siecią mamy możliwość oczywiście ustalenia haseł administratora, haseł dostępu do sieci Wi-Fi osobno 2,4, osobno 5 GHz. Mamy również oczywiście możliwość wybrania trybu pracy tego routera I to jest jeden z pierwszych kroków w ogóle, czy ma działać jako na przykład akcespon, czy jako router, czy na przykład jako most Wi-Fi. I w zasadzie po trzech minutach konfiguracji, bo tyle zajęła mi cała konfiguracja, mamy urządzenie gotowe do pracy. Jeżeli zalogujemy się przez dowolną przeglądarkę, również może być z urządzeń mobilnych, nie ma najmniejszego problemu, ponieważ sama rozdzielczość pana lusterowania też została do tego przystosowana, że nie będziemy musieli błądzić gdzieś po tych stronach. Mamy możliwość ustawienia routera pod nasze preferencje zabezpieczenia sieci. Mamy wbudowany firewall, mamy wbudowany dostęp dla gości dla, osobno dla sieci 2,4 i 5 GHz. Tych opcji konfiguracyjnych jest sporo, natomiast myślę, że nawet osoby niezaawansowane się w nich bez problemu odnajdą, ponieważ całość została pogrupowana w logiczne kategorie, jest w pełni spolszczona, nie dopatrzono się tutaj żadnych jakichś błędów językowych, rażących i poruszanie po tym menu nie sprawia naprawdę najmniejszych trudności. Co do testów, no, teraz kilka słów na temat wydajności tego, tego routera. Tutaj z jednej strony produkt EdiMaxa można powiedzieć, że zbiera plusy, z drugiej strony tutaj też łapie największe minusy. Dlaczego? Zacznę może od tego, że producent przede wszystkim chwali się wsparciem dla standardu AC750. Niestety, ale smutna prawda jest taka, że tego standardu nie wykorzystamy. Przede wszystkim port WAN, którym łączymy się czy którym najczęściej będziemy łączyli się z siecią internet. To jest zarówno, zaledwie port e, o przepustowości do 100 Mbit na sekundę, czyli tak zwany Fast Ethernet. Niestety, no jak na dzisiejsze czasy, moim zdaniem to jest jednak zdecydowanie za mało. Mamy cztery porty LAN, te też oczywiście są z prędkością zaledwie do 100 megabitów na sekundę. I w zasadzie... E, Całość tutaj na tym najwięcej cierpi, ponieważ przy moim łączu z prędkością pobierania do 100 megabitów na sekundę, taką realnie ten producent, mój dostawca internetu, takie prędkości oferuje. Prędkości, które uzyskiwałem, nieważne czy byłem połączony przewodowo, czy byłem połączony bezprzewodowo na sieci 2,4 lub 5 GHz, one zawsze miały wartości w przypadku pobierania plików oscylujące w okolicy od 35 do 40 megabitów na sekundę. Zdarzały się przebłyski powyżej 40 megabitów, ale to były zaledwie piki, które trwały krótko, a ta średnia prędkość wynosiła około 38 megabitów na sekundę. To jest mało przy łączu, które udostępnia mi realne prędkości, które mogą siebie na komputerze wyciągnąć na poziomie 94 megabitów i na tym ten router najwięcej cierpi. Mam jednak swoje zalety również jeżeli chodzi o wydajność, przede wszystkim stabilność połączenia. Ona oczywiście była największa dla sieci przewodowej, kiedy komputery były połączone podczas testów kablem. Tutaj prędkości kopiowania dużych plików, małych plików były niemalże identyczne i wynosiły około 11-11 MB na sekundę. Takie same wartości, bardzo zbliżone, uzyskiwał router na połączeniu bezprzewodowym, niezależnie od sieci. Jedna uwaga co do mocy. W przypadku anteny 5 GHz. Na odległości około 5,5 metra straciłem jakieś 8%. W przypadku sieci 2-4 GHz tutaj jakość połączenia była na cały czas 100%, maksymalna siła, natomiast dla sieci 5 GHz była ona nieco mniejsza. Przy większych odległościach, a nie takich jak moje małe mieszkanie, ma to niestety dosyć duże już znaczenie. A to o czym wspominałem na początku, producent niestety, ale nie umożliwia rozbudowy tego routera i chociażby wymian anten na mocniejsze, żeby w najtańszy i najprostszy sposób rozbudować funkcjonalność tego routera. Co do wyników pracy w sieci lokalnej, tutaj te wyniki były również bardzo zbliżone. I Nieważne czy to jest 2,4, 5 GHz czy przewód, prędkości uzyskiwane przeze mnie były bardzo podobne. I mieszczące się jak najbardziej w normie, ale niestety tego standardu AC750 nie wykorzystujemy. No i tutaj myślę, że bardziej jest to w zasadzie chwyt marketingowy i możliwość, inaczej, urządzenie daje to możliwość pracy na 5 GHz niż faktycznie jakiekolwiek realne, większe zyski w prędkości działania połączenia. Ostateczna ocena tego routera. Pamiętajcie, że jest ona też uzależniona od ceny, a tutaj produkt Maxa również plusuje, ponieważ nie jest to urządzenie drogie. Jest jak najbardziej pozytywna, ponieważ stabilność tego routera, łatwość jego konfiguracji, w pełni spolszczony interfejs i niski pobór mocy, ponieważ tutaj watomierzem nie byłem nawet w stanie go zmierzyć, ponieważ próg pomiarowy od 5W nie wychwycił ile mocy zużywa to urządzenie jak najbardziej na plus. Te otwory wentylacyjne, o których również wspominałem na początku, one mają znaczenie nie tylko designerskie, ale w praktyce router się w ogóle nie nagrzewa, i tutaj jest to bolączka niektórych urządzeń. Tutaj on został, można powiedzieć, całkowicie rozwiązany. Dla kogo jest to konstrukcja? Przede wszystkim dla osób, które nie posiadają szybkiego połączenia z internetem. Jeżeli macie łącza o przepustowości powyżej 50 megabitów na sekundę, co często się zdarza już u dostawców kablowych, to nie jest urządzenie dla was. To jest pierwsza rzecz. Router nie posiada również portu USB. Nie może więc działać jako print server, nie możemy zrobić na nim serwera FTP, ale jest to też konstrukcja budżetowa i dla osób, które tego nie potrzebują, będzie to bardzo dobre rozwiązanie. Jest to z pewnością ciekawe rozwiązanie również, jeżeli chcemy wykorzystać go właśnie jako na przykład access point albo wzmacniać sieci Wi-Fi, bo do tego na dłuższą zmetę sprawdzi się bardzo dobrze. Prosta konfiguracja, niewielki pobór mocy, a przy tym duży zysk zasięgu, jaki możemy zyskać, też na plus. Czy warto zakupić ten nurter? To pytanie pozostawiam otwarte do Waszej dyskusji. Jeżeli macie jakieś pytania związane z, to, z tym, czy z innym urządzeniem sieciowym, zapraszam na nasze forum technologiczne wideo. link będzie w opisie, i tam o to po prostu pytajcie. A pełna recenzja tekstowa z wszystkimi wynikami, screenami. Znajdzie się w opisie tego filmu, tam również opisana jest metodyka. Ja na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.